Jestem na treningu piłkarskiej reprezentacji polskiej, na którym po raz pierwszy od 2 lat trenuję z kadrą, ze swoimi kolegami. Marcin Wasilewski wrócił po tej koszmarnej kontuzji, pamiętamy, Axela Witsela, wrócił do gry i teraz wraca do kadry. No, nie jako zawodnik pierwszego wyboru, bo jest Łukasz Piszczek, jak się okazało, nie i drugiego, bo tym dla Franciszka Smudy był Łukasz Broś, ale wraca i to jest najważniejsze. Ale tutaj oczy wszystkich skupione były na tym panu, o tym tutaj, czyli Wojtku Szczęsnym. Strasznie byliśmy ciekawi, czy będzie chciał rozmawiać z nami, z mediami, po tym, co wydarzyło się podczas weekendu na Old Trafford. 8-2, knockout absolutny. I jeszcze ostatni raz tak wysoko Arsenal przegrał w XIX wieku. No i mnóstwo pytań. Co dalej z drużyną Arsena Wengera i co z samym Arsenem Wengerem? Wojtek tutaj bardzo niechętnie chciał z nami rozmawiać o Arsenalu. Na każde nasze hasło Arsenal, 8 goli, Manchester United, odpowiadał jednym słowem, a potem mówił pytania o kadrę, proszę. Zobaczmy, co wynik jest tej akcji. Ale potem zgodził się powiedzieć, no, prawie jak na Old Trafford. Powiedział nam, że nie zastanawiał się nad całą sytuacją, nie analizował, jak najszybciej wyrzucił wszystko z głowy i wyjechał na kadrę, ze zbawieniem przyjął ten wyjazd na kadrę. Natomiast pojawia się pytanie, co dalej z Arsenalem i co dalej z Arsenem Wengerem. Wielu kibiców Arsenalu twierdzi, że to jest jego koniec, że po takiej haniebnej porażce powinien się podać do dymisji, bo oczywiście nie chodzi o samą porażkę. No, Przemysław Tytoń też daje radę. Nie chodzi o samą porażkę, no tylko o to, że absolutnie widać już, jak bardzo nie wypalił ten projekt Arsena Wengera, ta metoda, żeby wprowadzać do drużyny młodych, zdolnych nastolatków i z nimi bić się o najwyższe trofea. I kiedy odchodzą tacy zawodnicy jak Cesc Fabregas, czy Samir Nasri, czy Gael Clichy, wprowadzać na to miejsce kolejnych nieznanych nastolatków, którzy za jakiś czas może rzeczywiście staną się gwiazdami. No tak, ale jednak już od paru lat w tych starciach z czołowymi angielskimi klubami, z Chelsea, z Manchesterem United, te pojedynki Arsenalu przypominały pojedynki mężczyzn z dzieciakami, tak to określił Patrice Vieira. Ta niechęć do płacenia dużych sum powodowała, że gwiazdy nigdy do Arsenalu nie przychodziły. Też Wenger nie był skory do wydawania dużych sum na transfery. No ale okazało się, że jednak teraz, gdy doszły na wyspie do tych finansowych potęg jak Manchester United czy Chelsea, doszli szejkowie z Manchesteru City, wzmocnił się Liverpool, to Arsenal nie tylko może wypaść z tej wielkiej czwórki, ale wręcz gdzieś tam okupować środek tabeli, doły tabeli, że to niestety tak nie funkcjonuje, że ta koncepcja Arsena Wengera jednak się nie sprawdziła, że jego klub Arsenal stał się właśnie takim uniwersytetem, gdzie młody zawodnik może dojrzeć i stać się wielkim piłkarzem, ale zarabiać pieniądze i bić się o wielkie trofea musi odejść, żeby tak zrobić, jak Cesc do Barcelony czy Nasri, a wcześniej Adebayor, Koloture i właśnie Gael Clichy do Manchester City. I na forach angielskich mnóstwo sąd, czy zwolnić Wengera, czy zostawić. Oczywiście moim zdaniem absurdem byłoby go zwalniać w tym momencie. Po prostu za te 15 lat, za to, co zrobił, za to, co osiągnął z tym klubem, jak bardzo go wyniósł, no nie można go po prostu tak kopnąć w tyłek. I zresztą cóż nowy trener w tym momencie sezonu byłby w stanie zrobić? On najlepiej zna tych piłkarzy, on wie, jak ich zmotywować, on ich zna od kiedy byli nastolatkami i to on musi naprawić, musi przemyśleć tą swoją decyzję.
parę dni ostatnich do okna transferowego, do końca okna transferowego i widzimy, że robi ruchy. Tutaj kapitan Correa Park, tutaj ktoś jeszcze, więc ja myślę, że Arsène Wenger zwolniony nie zostanie, choć i tego nie można wykluczyć, bo kibice Arsenalu są naprawdę zdesperowani. Ale nawet Alex Ferguson wziął go w obronę, czyli jego jeden z największych rywali.